Uwaga. Leci z lewej. Leci z lewej? Tak, leci z lewej. Dobra. Korneliuszu! Wierzę w ciebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach moda Terrarie, przygody Korneliusza Rzucacza. Słuchajcie, na sam początku ogłoszenie, takie jedno ważne ogłoszenie. Z racji, iż w tym odcinku prawdopodobnie wejdziemy sobie na hard moda, to ten odcinek będzie odrobinę wyjątkowy. Z jakiej przyczyny będzie wyjątkowy? Po pierwsze, będzie wyjątkowy dlatego, że wejdziemy na hard moda, prawda? Po drugie, co jest najważniejsze dla was, niestety trochę złą wiadomością jest, przez to, że mam na uczelni dosyć ciężki teraz okres, przez to, że chciałbym w międzyczasie przed wejściem hard moda troszkę pozmieniać na naszej enklawie, żeby była większa, żeby była ładniejsza, przynajmniej jedno pięterko dobudować takie z gałęziami, podziemia trochę, podziemia to właściwie całkowicie przebudować, żeby jakoś, patrzcie, jak to wygląda, wygląda to fatalnie po prostu. Dlatego myślę, że ten odcinek dzisiejszy, wtorkowy, bo oglądacie to we wtorek na pewno, znaczy może oglądać w inny dzień, ale dostaliście to we wtorek, będzie odcinkiem ostatnim w tym tygodniu. Czwartek nie będzie Terrarii, w sobotę nie będzie Terrarii i od wtorku kolejnego lecimy z hard modem, gdzie obiecuję wam całkowicie, że enklawa zostanie przebudowana, dostosuję świat do hard moda tak, jak będzie to się dało. Być może zrobię nawet parę dodatkowych domków dla NPC-ów, żeby jak najwięcej NPC-ów mieszkało w środku, żeby nie musieli w tym hotelu biednym mieszkać, kiedy będą tutaj latały już potwory hardmodowe. Dzisiejszy odcinek będzie trochę specyficzny jeszcze pod trzecim względem. Nie wybudowałem jeszcze autostrady do piekła, właśnie przez brak czasu przeważnie, dlatego zbudujemy ją razem. Zbudujemy, dużo roboty nie będzie tak naprawdę. Ale trochę będę musiał z wami pobierać, także przygotujcie się na to. Jeżeli komuś to nie odpowiada, to wybaczcie, ale to jest taki odcinek. Ja niestety mam teraz tyle czasu, ile mam na tworzenie. Dlatego stąd problemy wynikają, prawda? Co możemy zrobić? Ja bym sobie jeszcze wziął jakiś blok dodatkowy, jakby nam to kamienia zbrakło, może być ten Mossy Marine Rock. I schodzimy do piekła po prostu. Mam zabicie tam Implorda, to na pewno, to jest nasz główny cel. On nam już próbował oszukać i próbował zabić tyle razy, że trzeba się w końcu zemścić. Co poza tym? Poza tym na pewno będziemy celować w zabicie tego dodatkowego bossa. Nie wiem, czy mam gdzieś przywołaczkę, oj. Mam nadzieję, że ona się gdzieś tutaj znajdzie. Jeżeli nie, to coś tam będę próbował wymyślić. Nie wziąłem binadów, to trochę mnie przeraża, ale może jakoś to będzie. Mam taką nadzieję. W sensie mam naprawdę dobre bronie, ale to i tak może być różnie, okej, Sargent's tu. Dobra. Mamy coś Iron Skin, mamy Torsi Coatingi. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie ludziska. Myślę, że sobie poradzimy. Ogólnie to mamy teraz naprawdę mocny set jakby złożony na sobie. Jesteśmy takim prawdziwym zagrożeniem dla przeciwników. Myślę, że będzie wszystko okej i że damy radę pokonać bez problemu każdego z tych trzech bossów, których szukamy teraz. Ale zaraz się upewnimy. Mówię, Implant chyba będzie teraz największym wyzwaniem, bo kurczę, by to ciężko trafić. Już coś leci. Okej, to jest tylko to. Zróbmy sobie tutaj tak. No dobra, i ciągnijmy autostradę w tą stronę. Pamiętaj, trzeba, żeby co czas dawać odpływ lawy. Jak mówiłem wam, to jest dosyć istotne. Z tej prostej przyczyny, że... Że niestety jest bez tego ciężko, bo jak slime nam jakiś wpadnie na tą autostradę, to od razu mamy lawę, na której się zabijamy, a tak to lawa sobie spływa w dół i jest spokój. Nie wiem, czemu Implorda jeszcze tutaj nie ma. Znaczy, tak powiem, nie tęsknię za nim, ale trzeba go ubić będzie. Trzeba go koniecznie ubić, więc lepiej, żeby się pojawił. W kontrolowanym... O, leci. Oj, jaki on jest wredny. Ja pierdzielę.
Dawaj, 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 Korneliuszu. Dobra, byle bez tej kuli największej nie dostać, bo to jest najgorszy czas. Zabiliśmy go? Zabiliśmy go, chyba, tak? Tak. Ja cię. Dobrze mu tak. Gdzie on spadł? Z nioka jakoś się ci trofeum spadło i ono wpadło chyba prosto lawy. Dobra, Korneliuszu, no słuchaj, głupia sprawa, ale musisz zanurkować. Chyba musisz zanurkować. Tylko ja nie wiem, czy ja zdążę tak szybko zanurkować, jakby. Wiecie. No, nie wiem, coś tu spadło? Coś mamy? Nie, w ogóle jakieś trofeum chyba powinniśmy mieć. Nie za bardzo wiem, gdzie on spadł, ale być może mamy w bazie miksturkę pływania w lawie. Więc to może być to, czego potrzebujemy. No, ja nie widzę żadnego trofeum z niego, ale może jestem ślepy. Zaraz podejdę do pana Łysego. Panie Łysy, jak to jest? Na Wall of Flash mamy już misję, okej. Widzenie widocznie nie było nagrody po prostu. Ale, no dobrze, czekajcie, zaliczyło nam. Tak, widzicie, Implord, nie zasłaniam wam, nie zasłaniam, dobra. Potki, trzeci potki jeszcze możemy wziąć, gdzie są potki, tutaj. Możemy jeszcze wziąć, myślę, spokojnie sobie... Ojejoj, nie wiem, czy coś jeszcze możemy wziąć. To możemy wziąć na walkę, to możemy wziąć na walkę. Chyba tyle. Chyba tyle, dobra. Raz jeszcze w drogę. Nie wiem, jak będzie z tym bossem drugim z Beyond the Forgotten Ages. Ten pierwszy był dosyć spoko, ten Marnoliak. Ale Acherona, no, bijemy go w cięższym biomie. Na pewno jest silniejszy od Marnoliaka. Zresztą to jest boss, który według tabelki jest tuż przed Wall of Flashem. Nie brałbym tej tabelki poważnie, w sensie nie brałbym jej pod tym względem, który boss jest najcięższy. Ale no jakaś tam kolejność istnieje, prawda? I sam fakt, że bijemy go w podziemiach, w piekle, no coś oznacza, coś na pewno oznacza. Przydałoby mi się w ogóle krowadło, żeby spadać w tej studni szybciej. W Torym modzie jest taki item jak krowadło. Nie pamiętam, czy wam to pokazywaliśmy w serii Story Moda z ekipą, jak kiedyś była taka seria, ale właśnie wtedy się leci po prostu w dół jeszcze szybciej niż na slime, bo slime też bardzo to przyspiesza, ale to jest jeszcze szybszy wtedy. To jest wręcz taka niesamowita szybkość. Patrzcie, ten lodowy biom jest długi. On się ciągnie przez cały ten obszar, to jest lodowy biom. Cały ten obszar. Dużo. Nawet za dużo bym powiedział. Zresztą ci rewer będzie hard mode wyglądał. Ile nowych rzeczy wejdzie. Bo to zazwyczaj hard mode się zaczęła prawdziwa zabawa i te wszystkie nowe itemy, nowe przeciwnicy i tak dalej. Ciekawe, co same mody nam przyszkowały. To jest takie w sumie bardzo ciekawe zagadnienie. Ogarniemy to sobie z czasem. Dobra, no tam już na dół nie schodzimy. Nie wiem, czy ja już czas straciłem. Chyba jakieś drobniaki mi wypadły ze mnie. Ale no musimy teraz pociągnąć tą cholerną... to było niebezpieczne. To było niebezpieczne bardzo. Musimy tą platformę pociągnąć, no bo inaczej mówię. Kurde, co jest ze mną, Bobru? Buduj to. Tutaj jeszcze zbudujmy sobie takie coś. Dobite. Walczymy raz z ścianą mięsa. No to jest taki boss, którego się mimo wszystko pokonuje. Czasami na przykład zaczyna się grę w terrarię. No i do hard mode zawsze się prawie dochodzi. Czasami się nudzi gra już na samym hard mode. No bywa tak, bywa. Jak najbardziej. Ale powiem wam, że akurat bicie Wall of Flasha to zawsze jest część gry. No, rzadko zaczęłam grę tak, żeby do Wall of Flasha przynajmniej nie dojść. I zawsze to jest ten sam problem. Wow, ale miecz duży wypadł. Ale chyba już go mamy, o ile dobrze pamiętam. Znaczy, postarajmy się zrobić to dobrze, raz a dobrze, żeby nie żałować. Jeszcze wypadła nam lalka, więc przy okazji, idąc przez piekło, musimy znaleźć demona, który będzie miał lalkę. Guide Wood Doll. Bo dopiero po wrzuceniu tej lalki będziemy mogli jakoby przywołać Wall of Flasha. Czekajcie, bo tak próbuję się dojrzeć, gdzie może tutaj podnieść poziom. Chyba tutaj, tak? Okej, udało się. Przynajmniej z tych Devil Flame'ów trochę zbierzemy. Tutaj możemy troszkę oświetlić, bo tu jest ciemno jak w piekle.
wbrew pozorom. Nie no, te czarne ściany tworzą po prostu taką ciemnicę totalną, że nie da się tam pokonać. Trzeba oświetlać to mocno, bo jest tu po prostu ciemno. A jak się zetniemy gdzieś po drodze, Wall of Flash tam to nie wybaczy, szczególnie już będzie mocno przyspieszony. Nie wiem, czy na tym modzie, czyli my nie mamy niczego załączonego dodatkowego, więc raczej będzie zachowywał się normalnie. A jestem ciekaw, czy na Revengeance modzie jakoś inaczej działa, pewnie szybciej zaczęła przyspieszać. Wiecie, Wall of Flash na początku jest bardzo wolne. Po prostu jest jakimś... Dobra. To jest zwykły demon. Nie miał niestety lalki. Lecz w ogóle ani jednego z lalków jeszcze nie widziałem. To jest dziwne trochę. To jest bardzo dziwne nawet, bo wydaje mi się, że już jakiś powinien się pojawić. To też kolejny zwykły. Nie wiem, czy nie da się tokenami z piekła jakby przywołać, czy zrobić sobie lalki. Właśnie na okazję, jakby ktoś miał problem ze znalezieniem jej. Ale to... Wow, co to jest? To jest chyba Evil Stone, prawda? Czy możemy to wziąć po prostu sobie? Stone of Fire, okej. To będzie potrzebne później do zrobienia czegoś. Dostaliśmy buffa w ogóle. Aha, o proszę, mamy obniżone obrażenia od zimnych rzeczy. Czyli od jakichś tam zamrożeń, odmrożeń i tak dalej. To jest ciekawe. Słuchajcie, to jest chyba w ogóle... Ciekawe, który to jest moda Terraria. Teraz mi ciężko sobie przypomnieć to. Ten fakt, a powiem wam, że jestem i tak zadowolony z tempa, jak mi to idzie. Gram sam, nic mi nie pomaga w tej gierce. Więc to nie jest tak, że tutaj ktoś mi jakoś mocno hardkorowo pomaga. Muszę sobie radzić sam. I jakoś wydaje mi się, że całkiem nieźle mi idzie z tym radzeniem sobie samemu. Boję się trochę bossów na hard modzie, szczególnie tych nowych bossów. Bo jeszcze wyobrażam sobie jakieś zabicie tam, nie wiem, Prima, chociaż to będzie bardzo ciężkie. Wyobrażam sobie zabicie Oczek, Twinsów. Destroyer to zawsze jest ten najprostszy mechaniczny boss, jak się ma na niego dobry sposób. Albo dobry item jakiś. Ale te nowe bossy, jak się Ragnaroki i tak dalej, nawet nie wiem jak to wygląda. Słyszałem tylko o tym, że są jakieś ogromne i niesamowicie ciężkie zabicia bestie. No, ja jestem osobiście przestraszony. Nie jestem pewien, czy dam sobie radę. No i myślę, że może być taki moment w tej serii, że może nie dać sobie rady, ale no wtedy będę starał się coś kombinować. Będę starał się już chwytać wszystkiego, byleby tylko udało się ukończyć gierkę, nie? O, no kurczę, ale uparciuch. Bardzo dziwnie się strzela z tej ryby. W sensie ona ma super obrażenia. To jest w ogóle, nie ma co gadać o tym, nie ma dyskusji. Ale jest strasznie dziwny odrzut od niej. Taki rozprysk, może tak to nazwę. Dobra, słuchajcie. Tutaj rozbijmy sobie. No przydałoby nam się jeszcze sporo tej platformy. Ja wiem, że już pewnie patrzycie i myślicie, kurde, dobro, ale to zbudowałeś, to już na pewno wystarczy. Nie, nie wystarczy, mówię wam. Na początku ona bardzo wolno się sunie, ta ściana mięsa, bardzo wolno. To wtedy pomyślcie sobie, naprawdę jej potrzebowałeś, ale zobaczycie, że trochę rozpędu bierze. Ona będzie pokonywała po 100 klostrów na w chwilę po prostu. Chwila, moment, tyle jej to zajmie. W ogóle zastanawiam się, jak odrodzić później bazę, bo ogólnie, jak wejdziemy już na hard moda, to świat zostanie zarażony przez korupcję i przez hollow, czyli taki święty biom jakby. I powiem wam, że naprawdę twierdliwe to jest, jak zaczynają się nam respić przy bazie jakieś mocne potworki i cały czas latają, cały czas derwują, cały czas przeszkadzają. Ale są oczywiście sposoby, żeby chronić się przed tą zarazą. Tylko nie jestem pewien, czy będę w stanie je dobrze wykonać. Teraz się trochę obawiam. Może gdzieś odpływy lawy zróbmy. Slimy tylko czekają, żeby się tutaj wbić Corneliuszowi pod nogami wybuchnąć. Ale patrzcie, naprawdę nie leci żaden demon do nas. Ja nie wiem, czy coś się zmieniło. Może w tym modzie coś się zmieniło i trochę inaczej działa przywołanie Wall of Flash, chociaż wątpię. Nic nie było zmieniane od tak dawna i co, nagle by się coś zmieniło? Na pewno nie. Po prostu mam pecha. Ale wiecie, to jest taka typowa Terraria. Jak czegoś potrzebujecie, to wam nie wypadnie. Ale zaczniemy bić Wall of Flasha, to nagle te demony będą wszędzie latały.
jeżeli no, nas biły mocno, bo one dosyć mocne obrażenia mają, to jeszcze dodatkowo będą nas całkowicie klepały, jeżeli chodzi o... O, Devil Flame. Jeżeli chodzi o lalki. Znaczy, no już tutaj lalka nam nie przeszkodzi, ale wiadomo, jak lalka wpadnie, to ten Wall of Flesh przylatuje. No nie jest to przyjemne, szczególnie jak nie trzeba robić, to już w ogóle wbicie takiego Wall of Flesha to jest koszmar. Ja musimy trochę chyba przebić sobie to. Okej. Więc zróbmy odpływ lawy. Także tak trochę amatorsko, ale w pełni szczerze wam pokazuję, jak według mnie przygotować się na tą walkę. Polecam wam na pewno B&D, jeżeli na przykład macie jakąś klasę bijącą, to naprawdę ciężko wam będzie zabić Wall of Flesha. Dlatego tutaj koniecznie pozabijajcie sobie krowę pszczółek. Najlepiej tak, no nie wiem, 5 razy, 10 razy i spróbujcie wywarmić jak najwięcej binade'ów. Binade'y wam pozwolą naprawdę zmienić kompletnie przebieg walki, bo one świetnie działają na Wall of Flesha. Ja w sumie nigdy ich nie używałem, ale to przez to, że ja zazwyczaj grałem klasą ranged, ale jak to przegramy z jakimiś kumplami, którzy akurat mają klasę bijącą z bliska, to po prostu nie wyobrażam sobie bicia bez tego. Rzucacie binade'y, to one biją tego Wall of Flesha niesamowicie szybko. Bez tego, niestety jest bardzo ciężko. Czekajcie, Shadow Key weźmy sobie. Ojojoj. I otwórzmy. Coś tutaj nowego? Nie, Hellwind Bow. Nic w sumie ciekawego, możemy tylko zlutować to sobie od po prostu. Trochę może przyspieszmy. Ile mam czasu w ogóle? 16 minut. No myślę, że cały ciel potrwa pół godziny. Uwaga, dwa demony i oczywiście żadne nie lalki. No bo po co lalka? Po co mu to? Jak można posiedzieć... Spędźmy w piekle całą serię. Ja bym zrobił taką serię, że tylko będziemy w piekle. Co wy na to? Corneliusz Pieklarz, wtedy by się nazywał nasz bohater. I będziemy tylko w piekle. I będziemy farmić wszystko, ile się tylko da. Ja dla mnie świetny pomysł. Myślę, że zaraz zaczniemy to wdrażać w życie. I po prostu się będziemy to otrzymać, bo to jest naprawdę dobry pomysł na serię. I myślę, że wow, patrzcie, w ogóle skrzynia na jakimś kraju lawy się zrespiła. Klimatycznie. Jakaś, wiecie, wyspa w piekle unosząca się nad ziemią. Co tutaj mamy? Samfur. Chyba nic nowego z tych skrzynek nie wypada, tak mi się wydaje. Myślałem, że w piekle jakaś nowa broń będzie, czy jakiś nowy, nie wiem, materiał. Ale patrzę, że w piekle się sam w sobie na razie nic nie zmieniło za bardzo. No, oczywiście był implort, są te dusze, ale nic poza tym ciekawego. Coś ciekawego mi się na mapie, z której zaczął pojawiać. Wiecie, co to jest takie niebieskie? Żelatin! O, proszę! Nie miało się gdzieś zrespić? Tylko w środku piekła? Ciekawe. Ojoj. Dobra, jeszcze 1000 nam zostało klocków. No powiem tak, może nie użyję wszystkich 1000, ale przydałoby się z jednej strony. Teraz zrobimy. Zszedłbym sobie. Skrzeczka zawsze w cenie. To bije? Nie, to nie bije, całe szczęście. Co my tutaj mamy? Sunflower? Nie, jakoś tak to się nazywało. Dużo potrów różnych wypada, ogólnie rzecz biorąc. Tak powiem, to możemy walić, to na razie możemy walić, to możemy walić. Tutaj potki, mam nadzieję, że użyjemy niedługo. Meteoryt Bary, skąd w ogóle tam wypada? To z piekła wypada? Ciekawe. Prezenty możemy wywalić. Coś jeszcze? Nas tu nie interesuje, powiedzmy. O, demon, ale oczywiście bez lalki. Chyba bez, nie, no na pewno był bez lalki. I co, jak latują te demony, to z jednej strony się człowiek zastanawia, kurczę, czy one mają tą lalkę, czy nie mają. Ale ostatecznie to bardzo mocno widzę tą lalkę. One wtedy, demony wtedy trzymają jakby w łapach tę lalkę. I no, jak jest taki demon, to bądźcie pewni, że wypadnie wam lalka z tego. Jak wpadnie do lawy, to macie przycichane, więc warto uważać, warto uważać. O. Dobra, udało się. Świnka biedna dostała, traumy zaraz dostanie w tym piekle. Ta świnka to jest najgenialniejszy item na świecie po prostu. Patrzcie, kolejny zwykły demon. Coś tu, kurczę, nie gra. Ale wydaje mi się, że te tokeny pozwolą nam zrobić tą lalkę ewentualnie. Nie wiem, ile to nie kosztowało, ale ale myślę, że taka opcja by była.
Nie zebraliśmy w ogóle z Hellstone'a. Nie wiem, czy nam się do czegoś Hellstone przyda. Chyba można robić Hellstone knife'y, ale myślę, że z tym, co mam teraz... Powiedzieliście w ogóle, że wam to nie przeszkadza, że mam takie rzeczy, a nie inne. Więc pozwolę sobie zachować zarówno rybę, jak i nożyk. Wydaje mi się, że dobrze o tym wyjdę. Kurde no. Dajcie mi tu demona z lalką, bo naprawdę potrzebujemy tej lalki. W ogóle muszę ją dobrze wrzucić, wiecie co? Wrzucanie lalki też ma jakiś większy sens. To pamiętajcie o tym koniecznie, bo jak wrzucacie lalkę, to w zależności od kierunku wrzucenia jej, ona jakby inaczej leci Wall of Flesh potem. Więc jeżeli na przykład wrzucicie, w którą stronę będzie lalka patrzyła, w tą stronę Wall of Flesh będzie szedł. Więc żebyście wrzucili sobie tak, żeby na plecy wam zaczął iść ten Wall of Flesh. Bo to jest taki błąd, który, no, powiem tak, nie chcielibyście go popełnić. O, w ogóle, czarny wypadł, Demon Sight. Super, raczej super, no w sumie nas to nie interesuje, kompletnie. Ale, no lubię zbierać itemy, więc kolejny demon, znowu bez lalki. Co jest? Halo, Korneusz chce zawalczyć. Zaraz zabiłem bossa. Tak czy siak, myślę, że tutaj jest tyle miejsca, że można go na luzie będzie bić. Nie wiem, czy potrzebuję platformy. Jeżeli potrzebuję, to może sobie wybuduję jakąś niedużą platformę. Chwila, że ja nie mam już... A nie, mam, dobra, mam tę platformę. Wybudujmy sobie jakieś pięterko platformy, chociaż jedno. No. Żeby mieć chociaż trochę pola do uniku. Nie wiem, jak ten boss będzie działał, czy on przywołuje coś, czy on jest szybki, jak on atakuje. No pierwszy raz będę bił przy was. Korneliusz też go nie zna, więc no niestety, ale musimy się przygotować na każdą okoliczność. A taka arena, chociaż z jednym pięterkiem, żeby trochę lepiej unikać, jest według mnie priorytetem. Ja wam to powtarzam za każdym razem, ale taka jest prawda. Bez takiej arenki nie powinniście w ogóle podchodzić do żadnych bossów. No może te podstawowe, King Slime i tak dalej, to jeszcze by się nadawało. Ale bez tego to nie ma życia, kompletnie. I taka platforma zawsze powinna mieć z 300 klocków długości, tak naprawdę. Ja jestem trochę Gaugran i leniwy Gaugran w dodatku, więc no u mnie to trochę inaczej wygląda. Ale no polecam, polecam gorąco, żeby wziąć sobie do serca tą radę bobrową i spróbować. No tak się, powiem tak, no ja też bym chciał już teraz bić Wall of Flesh, to dalej nie mamy jeszcze potrzebnej przywołowaczki, więc no czekamy, jesteśmy w takim limbo, gdzie czekamy na los nasz, na to, co się stanie. Sporo tutaj się zaczęło Hellbatów respić, więc to jest chyba jakaś taka jama, gdzie w ogóle dużo tej potworów się zaczęło respić. Troszkę, że nie przychodzą nowe demony, szczególnie takie z lalkami, no jeden mógłby przyjść chociaż. Byłoby mi bardzo niezmiernie przyjemnie. Dawaj, bober. Coś pod nami dziwnie skrzeczy, albo nad nami, jakaś salamandra? Dobra, chyba taka ręka wystarczy. Taka ręka tak naprawdę ustawiła nas w walce ze Slime Rodem, jakby mi patrzeć. Więc zaraz tutaj odpalimy maszynę. Nie, to gdzieś na dole, o. Zwykły demon, kurczę. Panowie demony, proszę mi tej lalkę przynieść. Już nie wyrupiać się. Dobrze, mam takie wrażenie, żeby szybko czyścić to wszystko. Magma Stone nam wypadł. Magma Stone chyba umożliwia nam nieotrzymywanie obrażeń od ognia, od lawy. Pewnie nie jestem, tak mi się wydaje. Tak mi coś w głowie krąży. Ojej. Najwyżej zaraz odpalimy świeczkę i po prostu będziemy ze świeczką. Albo zerk potiona. Chciałbym tego zerk potiona odpalić i zobaczyć, czy on działa. To jest potion, moi drodzy, który zwiększa spam nawet to, co mi pisaliście 30-krotnie. Więc nie wiem, o ile zwiększa Water Candle, ale wydaje mi się, że maksymalnie 5 albo 10 razy. A wydaje mi się, że możliwe, że po prostu 2 razy zwiększa spawna. A 10-krotnie to wydaje mi się, że... Czyli 30-krotnie to wydaje mi się, że... To jest ostra sieka. Ostra sieka i tyle. Dobra, odpalmy sobie tak. To wywalmy. To możemy sobie zawiesić tutaj, no. Bo czemu nie? Ja, to tutaj trzeba zawieszać coś takiego. Dobra. I teraz... Weźmy sobie jedną świeczkę, jedną świeczunkę i weźmy sobie Unstable Wispa. O, już myślałem, że nie będę potrzebował świeczki, no ale niestety będę jej potrzebował.
Dalej, i tak, świeczkę możemy tutaj postawić, niech się spełni więcej. A w tym momencie Korneliusz, rzucacz, robi przerwę w budowie autostrady w piekle, ponieważ będzie bił się z Acheronem. Także użyjmy sobie takich rzeczy i let's go. Brana dla tej z góry. Szybki. Dobra, widzę jakie ma ataki. Takie, słabo bije, to jest na pewno, plus. O, okej, chyba się wkurzył. Jest dosyć mocny teraz i dosyć wredny, ale chyba jakoś dam radę. Pełna spina, pełne skupienie. Oj, oj, teraz sam naprawiający puszcza. Dupek. Dobra, uleczyliśmy się. Chyba go pokonamy. Ma 1000 życia niecałe. Dajesz, Korneliuszu. Dobrze. Udało się. Tak, udało się? Tak. Zostały po sobie jeszcze jakieś takie ostatnie skarby. Chyba teraz nie otworzymy worka, bo myślę, że to nie ma sensu. Słuchajcie, ja to bym osobiście, no nie wiem, przyczepił się do ściany tutaj. Może ja zaraz jednak zrobię cięcie mimo wszystko. Bo ja potrzebuję, żeby tutaj mi się porozpiło demony, no. O, idzie. No, zwykły demon. Korneliusz potrzebuje lalki, halo. Czy ktoś to interesuje w tym piekle? Tacy jesteście straszni, tacy jesteście super silni, a boicie się Korneliusza, rzucacza? Naprawdę? No dobra, mają powód, żeby się bać. To jest zrozumiałe z drugiej strony. Ale, no please. Please, dawajcie. Nawet materiał, spinel. On wypadał chyba z demonów tam. Co ciekawe, no i co? Nie doczekamy się? Demona jakiegoś fajnego, ładnego, pięknego. Tam na dole się respił też, niestety, te wszystkie slimy i nietoperze. Da się też przestrzelić? Okej, okay, teraz zabiliśmy. No chyba na razie idziemy znowu do przodu. I najwyżej tutaj wrócimy sobie farmić w przyszłości. Ale lipa. Czyli no fajnie, respy się różne rzeczy, ale demony na przykład nawet nie przylatują już do nas. A zabiliśmy już Acherona, zabiliśmy Implorda, został tylko Wall of Flesh, a mam pół godziny. Słuchajcie, moi drodzy, chyba mimo wszystko, chociaż planowałem to robić inaczej, nie pokażę wam już pozostałej części budowy, będę tutaj farmił i szukał czy wyłowaczki. Może 100 trenów, a czekajcie, 100 trenów ile byśmy potrzebowali, bo to pewnie 100 trenów też da się zrobić. O, nie da się zrobić. Okej, okay, a nie wiem, z tego? Też się nie da zrobić. Okej, okay, dobra, no to musimy po prostu farmić. Ja muszę farmić, także ja w tym momencie dam sobie spokój i zrobię wam cięcie, żeby już was nie męczyć, żeby ten cięcie nie trwał, no nie wiem, 50 minut. I tak pewnie około tylu będzie trwał, nawet po cięciu. I widzimy się za moment, także cięcie. Okej, okay, wracamy. Słuchajcie, udało się w końcu. Ogólnie no to przebudowałem, no jeszcze trochę, nie wiem w sumie gdzie skończyliśmy. My gdzieś tutaj skończyliśmy nerwanie, albo gdzieś tutaj, no kawałek jeszcze. Nie jestem do końca zadowolony z długości tej autostrady. Być może mi będzie tego za mało, no wtedy zginę marnie. Ale ogólnie piję potki teraz i mam nadzieję, że w dobrą stronę rzucę. Nie jestem pewien jak to dokładnie działa. I mam nadzieję, że się po prostu nie potknę na tym. To sobie zjedzmy. To, bo szczególnie dlatego, że dużo potków fajnych zużywam tak naprawdę w tym momencie. Nie chciałbym, żeby to poszło na marne, ale dobra. Wydaje mi się, że muszę wrzucić w taki sposób tą lalkę. Uwaga! Leci z lewej, Tak, leci z lewej, dobra. Korneliuszu! Wierzę w ciebie. Oj, oj, na to trzeba uważać bardzo. Nie wiem, czy ja ją biję? Nie, teraz jej nie biję. Na razie jeszcze jest bardzo wolna, ale za chwilę zacznie się... No grubo się zacznie. Chyba nie dorzucam teraz, muszę chyba tym bić. Uuu! Ale zaczął mnie mocno bić! Tu
Tutaj mamy mało miejsca, więc tutaj uważajmy przez chwilę. Wybiliśmy potkę, która nam daje dużo więcej życia. Okej, okay. Halo, zacięło się coś? Halo? Dobra, udało się. Udało się. Ancient ice spirits have been unbound. Calamitous creatures now roam free. O Jezu, ile się rzeczy stało. Ile się rzeczy stało. Niesamowite, dobra, ale... Udało nam się to zabić, to bez najmniejszych problemów. Dobra, wiesz co, no, teraz moje wszystkie słowa, które mówiłem, jak bardzo trzeba się przygotować, są w ogóle bez sensu. Bo tak naprawdę, no... No żal po prostu, no. No żal po prostu. Grupę wyszło, no. Nie wiedziałem, że będzie aż tak łatwo, no, szczerze powiedziawszy. Te nożyki po prostu, no nie wiem, nagle zaczęły całkowicie ściekać tą naszą ścianę mięsa. O, jakie tu rzeczy wypadają nowe. Czekajcie, bo tu można od razu... No, no trzeba uważać, bo tutaj na pewno to, co tutaj jest teraz, to już nie jest takie... To już nie są przelewki. To już nie są przelewki na pewno. Ciekawe, czy ja tą część nie zostawiłem? To jest pytanie. Teraz już jest już ciężko, więc na to... Wow. Stary, wypada materiał na skrzydła, dobra. A w sumie, jakby się udało nam, to moglibyśmy sprawić to zabić jedno. Patrzcie, to się zamieniło w Perston Block. Ale grubo, czemu to się stało, ciekawe? Dobra, czekajcie. O, jakiś dżin leci. Ja pierdzielę, ale mam tutaj przerąbane, bo... Ajaj. O, co jest? Earth Elemental. Ja już widzę, ile tu jest rzeczy ciekawych, nowych, które będą nam służyły mocno. Ja już to teraz widzę. Dzbanki jakieś, kurde, to będzie cudowne, to będzie coś cudownego. To może, nie no, to też się nam przyda. To możemy wywalić. Chyba nic więcej raz nie wywalimy. Chciałbym zabić to na dole typka. Może wypadnie, znając moje szczęście, to mógłby nam wypaść materiał na skrzydła. A to by było bardzo pomocne, bo to są dobre skrzydła bardzo. Czekajcie. Nie, nie wypadło, na pewno. Fire Elemental tego też nie znam, kompletnie. Dobra, moi drodzy, wracamy na powierzchnię, zobaczymy, jak ten się wyglądał na górze. Okej, okay, tutaj na razie chyba nic się nie zmieniło specjalnie. Na ten moment przynajmniej. Musimy na pewno podawać rzeczy, jeśli to przy was zrobię oczywiście. No i tak jak mówiłem, kolejny odcinek będzie za tydzień, ale postaram się w tym czas rozbudować. Jak nie rozbuduję się w tym czas, to możecie mnie śmiało nazwać mniej Korneliusza Gauganem i Leniuchem. Ale wydaje mi się, że nie będzie takiego problemu. Boost spawn rate by 1.25, nie da się tego cofnąć? Chyba będzie więcej potworów, tak mi się wydaje. Właśnie użyłem i w sumie nawet to nie przemyślałem dobrze. Ale czy takie decyzje trzeba przemyśleć? Chyba nie. Możemy questa oddać zaraz. Zobaczmy, czy możemy coś quickstackować. Trochę mogliśmy. Teraz potwieram worki. Zobaczymy, czy mam wypadł emblem, który nam jest potrzebny. To tutaj. Hard mode loot token. Ojeju, ale tym hard mode już bym chciał pograć. Ale muszę pobudować koniecznie. Muszę w jakiś dzień usiąść. Mam nadzieję, że znajdę trochę czasu i pobudować. Zrobimy open skrzynek do łowienia, bo tam też trochę się to nazbierało. No jest sporo rzeczy do zrobienia. Wiecie, tutaj możemy oddać sobie tą rzecz. To mamy do oddania, do powieszenia, ale to już też nie dzisiaj. Nie teraz przynajmniej. Teraz tak, teraz ten Josh na pewno questa odda. Shield of Flash dostaliśmy i teraz jaki mam... Czy on nie ma dla nas questów, czy mi się wydawało? On dawał tylko questy na zwykłym trybie, a na hard mode już niczego nie miał? Trochę przykro by było. Naprawdę? To tyle? Myślałem, że on będzie nam długo jeszcze towarzyszył. Dobra, co to jest? Shield of Flash. Może nadaszować. No to nie jest dla nas raczej. Tak, otwórzmy na początek worek z Beyond the Forgotten Ages. Magic Damage, Macabre, coś tam. Wygląda całkiem ciekawie. Jakieś łapy takie. Maska Acherona i Arcane Curse of Tartarus. O, to wybucha jeszcze w czasie. Dostajemy więcej obrażeń, ale dusza nam będzie wyssała życie. Nie za bardzo mi się to podoba. Mamy jeszcze, dobra, i Wall of Flesh.
Demon Heart to w pierwszej kolejności. Bard i Summoner. No to niestety jeszcze będziemy musieli Wall of Flash przynajmniej jednego zabić. Ponieważ brakuje nam niestety ale emblema dla nas, dla Rogue'a, tak to się będzie nazywał ten emblem. To będzie potrzebny koniecznie ten emblem do szczęścia, więc na razie się tutaj nie opalam nawet jakoś specjalnie. A to co to jest? Brass Alloy? O! Ohoho! Możesz to zrobić gdzieś Hammered, Pickaxe? Takim niezły. Miner Emblem, Berserker Emblem, Bulwark Emblem. A chwila, a nie ma tej emblema dla nas? Nie, to są jakieś dodatkowe, są te podstawowe i dodatkowe, ale na przykład nie ma nawet Bard Emblema, widzicie? Forgotten Memories, ale to nie ma, okej. Okay. Czyli będziemy musieli zabić koniecznie, jeszcze raz, Wall of Flesha. Oczywiście emblemy nam się przydadzą, będzie można z nich zrobić inne emblemy. A ja już wam nawet powiem jakie, bo chciałem przyszpanować wiedzę, ale nie pamiętam na pamięć. Avenger Emblem będzie można zrobić. On jest taki wszechstronny, no to trzeba zabić wszystkie dusze na początek, więc... Jeszcze mamy czas, Summoner, coś ciekawego? O, czekajcie, Ranger, Summoner. Nie, to są inne rzeczy. Status Blessing. Może to będzie teraz tyle temu, że ja się w życiu nie połapię, co się teraz będzie działo w tej grze komputerowej. Ale jestem dumny, że udało nam się to wszystko zrobić. No i w sumie teraz ten odcinek był takim zamknięciem pewnej części historii. Ponieważ jak mówię, no teraz będzie hard mode. Teraz przed nami cała lista potworów. Dużo tego jest, dużo więcej już mieliśmy. W tym dużo nowych, których ja nie znam, na przykład Boran Strider, Arterius, Treogen, Koznit, The Fallen Behemoth, Titan Rock. Jakiś w ogóle pierwsze słyszę o nich, które Brimstone Elemental, Aquatic Scorch, to jest chyba Gallardos, o ile się nie mylę. Skeletron Prime, Ghastly End, The Leech, Calamitas, Plantery, to akurat znamy. Dużo tego jest. Ja w tym momencie się z wami żegnam. Zapraszam was na grupę, na fanpage oraz na Twitcha. Streamujemy ciekawe rzeczy. Na grupce i na fanpage tworzymy zajebistą społeczność, więc że tak powiem zajebistą, może to trochę zbyt duże słowo, ale naprawdę świetna społeczność się tworzy. No i cóż, w kolejnym odcinku za tydzień dopiero i... Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to podziemia będą przebudowane oraz będzie przynajmniej jedno nowe piętro, a być może dwa, albo piętro i coś jeszcze w naszej enklawie na drzewie. Także wytrzymajcie tą rozłąkę z Corneliuszem i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w nowym, lepszym świecie, znacznie trudniejszym do przeżycia. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.